po zaparkowaniu samochodu przy drodze wybieramy się na spacer po lesie. Dowiedzieliśmy się o tym miejscu z broszur, które przeglądaliśmy rano przy śniadaniu. Ścieżka prowadzi wzgórzami wzdłuż wybrzeża. Od czasu do czasu drzewa wystarczająco się przerzedzają, aby można było poprzez zieleń zobaczyć odrobinę morza i skalnego wybrzeża. Co kilka minut wynagradzani jesteśmy przepięknymi widokami. Lasy, przez które przechodzimy, porośnięte są gęsto drzewami banksia. Są to bardzo popularne drzewa australijskie, potocznie nazywane szczotkami do butelek, ze względu na bardzo charakterystyczny kształt szyszek. Ten konkretny gatunek to tak zwana Old Man Banksia, czyli banksia starego człowieka. Nazwa pochodzi od pomarszczonej kory, którą te drzewa się charakteryzują. Na ścieżce znajdujemy małą jaszczurkę. Wygrzewa się na słońcu i wcale nas się nie boi. Po chwili droga wychodzi z lasu, odsłaniając w całej krasie morze i skały. Późniejszym popołudniem wracamy do samochodu. Czas wracać do ośrodka na kolację. Już po południu jedziemy z powrotem do Guerrilla Bay. Jest tutaj mała plaża, gdzie udajemy się na przechadzkę. Niestety pogoda się popsuła i słońce schowało się za chmurami. Plaża jest jednak bardzo krótka i kończy się jak zwykle skałami. Tutaj, na końcu plaży, znajduje się malutka, skalista wysepka. W czasie odpływu można się na nią przedostać prawie bez zamoczenia. Przyszedłem na wyspę, taką niewielką, malutką, znajdującą się przy brzegu, ponieważ nie chciało nam się czekać na odpływ, tak więc przeszedłem w czasie, kiedy jeszcze woda, że tak powiem, zapobiegała dostępowi na wyspę suchą nogą. W związku z tym musiałem buty zostawić po drugiej stronie.
Bożena ich w tej chwili pilnuje. Natomiast ja chciałem sobie obejrzeć tą wyspę, ale ponieważ skały są bardzo szorstkie, bardzo ostre, coś w rodzaju łupków, zerodowane, tak więc niestety bosą nogą nie mogę po nich chodzić. Niestety, nie udało się. Wracamy na wybrzeże.